Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy taki dębowy liść. Potrzebujemy tylko włóczkę i ja pracuję na Jarnard Jeansie. Do tego dobieram szydełko. 2 mm, a oprócz tego jeszcze potrzebujemy tylko nożyczki i igiełkę. Zanim zaczniemy, to zachęcam Was do subskrypcji, dzwoneczka i pozostawienia łapki w górę. Będę Wam ogromnie wdzięczna. No to co? Od razu lecimy już. Zaczynamy od pętelki. I teraz musimy wykonać 20 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 oczko. Teraz wbijamy się w drugie oczko od łańcuszka, od szydełka, przepraszam. I robimy półsłupek. W następnym oczku półsłupek, w następnym półsłupek i w następnym półsłupek. Także mamy 4 półsłupki. Teraz w następnych 4 oczkach robimy po jednym półsłupku nawijanym. Pierwszy, drugi, trzeci, trzeci i czwarty. W następnych 5 oczkach wykonujemy 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty słupek. W następnych 5 oczkach wykonujemy 5 słupków podwójnych. Podwójnie nawiniętych, czyli dwa razy nawijamy łuczkę na szydełko. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. W następnym oczku, w tym naszym ostatnim, wykonujemy 8 słupków podwójnie nawiniętych w tym jednym oczku. Pierwszy, drugi, drugi, do 3 razy sztuka, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. I ósmy. I teraz lecimy o odbicie lustrzane. Tutaj. Tej strony, czyli w następnych 5 oczkach robimy po jednym słupku podwójnie nawiniętym. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty i piąty. Teraz w następnych 5 oczkach 5 słupków. Raz, dwa. Ojejku. Raz. Dwa, trzy, cztery, cztery, pięć,
Teraz w następnych czterech oczkach wykonujemy cztery półsłupki nawinięte. Tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i w kolejnych czterech oczkach cztery półsłupki. 1, 2, 3 i 4. I nasze pierwsze okrążenie, można powiedzieć, mamy gotowe. W następne oczko wbijamy się. Tutaj w sumie w pierwsze oczko robimy oczko ścisłe. W następnym oczku robimy półsłupek nawijany. Kolejne oczko opuszczamy i w następnym robimy dwa słupki. Raz. Dwa. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Wbijamy się w to samo miejsce, gdzie to nasze słupki wychodziły. Robimy oczko ścisłe i w następnym oczku również oczko ścisłe. Teraz w następnym oczku robimy półsłupek, w następnym półsłupek nawijany, w następnym robimy słupek, a w następnym wykonujemy trzy słupki podwójnie nawinięte. W jednym oczku tak. Pierwszy, drugi i trzeci. Teraz cztery oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i 4. I w tym samym miejscu robimy oczko ścisłe. W następnym oczku oczko ścisłe. Oczko ścisłe. W następnym półsłupek. Półsłupek nawijany. Teraz w trzech tutaj oczkach robimy po jednym słupku. Pierwszy, drugi i trzeci. I w kolejnym oczku wykonujemy trzy słupki podwójnie nawinięte. 1, 2 i 3. Teraz cztery oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Oczko ścisłe. W następnym oczku oczko ścisłe. W następnym oczku półsłupek. Półsłupek nawinięty w kolejnym. Słupek w następnym. Słupek w następnym. I dwa słupki podwójnie nawinięte w kolejnym. Raz. Dwa. Cztery oczka łańcuszka. I oczko ścisłe. Teraz w następnym oczku wykonujemy półsłupek nawijany w tym samym miejscu. Słupek i słupek podwójnie nawinięty. I teraz będziemy robić lustrzane odbicie, czyli w następnym oczku półsłupek podwójny, słupek w tym samym miejscu i półsłupek nawijany. Dalej w następnym oczku oczko ścisłe. Oczko ścisłe, cztery oczka łańcuszka, 2, 3, 4 oczka łańcuszka i dwa słupki podwójnie nawinięte. Pierwszy i drugi. Teraz w następnym oczku słupek, w następnym oczku półsłupek nawijany i w kolejnym oczku półsłupek. Oczko ścisłe w następnym, w kolejnym
oczko ścisłe i w tym samym miejscu, gdzie teraz robiliśmy oczko ścisłe, wykonujemy 4 oczka łańcuszka, 3-4. Teraz 3 słupki podwójnie nawinięte. Raz, 2, 3. W 3 kolejnych oczkach po słupku. Pierwszy, drugi i 3 słupek. W kolejnym oczku półsłupek nawijany. W następnym oczku półsłupek. Oczko ścisłe. W kolejnym oczku oczko ścisłe. 4 oczka łańcuszka. 3-4. I 3 słupki podwójne. Pierwszy, drugi i 3. Następnie słupek w kolejnym oczku, półsłupek nawijany w następnym, półsłupek i oczko ścisłe. W kolejnym oczku oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka, 2-3 i w tym samym miejscu 2 słupki. Pierwszy i, oj przepraszam, drugi. Oczko pomijamy i w tym tutaj ostatnim oczku półsłupek nawijany. Teraz wbijamy się w kolejne oczko, tutaj już na środku, robimy oczko ścisłe. Wykonujemy 4 oczka, przepraszam, 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. Wbijamy się w drugie oczko łańcuszka. Robimy półsłupek. Drugie oczko od szydełka. Robimy półsłupek. W kolejnym oczku półsłupek. W kolejnym półsłupek. Tutaj w czwartym półsłupek. I w następnym oczku tutaj już naszego liścia. Wbijamy się. I robimy oczko ścisłe. Jeszcze jedno zabezpieczające. Niteczkę oczywiście ucinamy. I chowamy. Tą też możemy uciąć. I nasz listek, kochani, jest gotowy. Jak widzicie, bardzo szybciutko się go robi. A może być super jesienną dekoracją. Ślicznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji, do łapeczki w górę, do dzwoneczka i do sekcji komentarzy. A jeżeli chcecie, żebym nagrała może jeszcze inne liście, to też mi piszcie, a zrobimy serię. Dziękuję Wam raz jeszcze. Wszystkiego dobrego i powodzenia!